To skuteczne dochodzenie praw opiera się w moim rozumieniu przede wszystkim na tym, żeby przedstawiać swoje stanowiska. To znaczy, jeżeli rozpoczynają się prace nad jakąś dyrektywą, na przykład w Unii Europejskiej, to żeby nie włączać się do tych prac, kiedy właściwie wszystkie decyzje już zapadły, kiedy dany projekt będzie lada dzień głosowany na sesji plenarnej w Strasburgu, i tylko żeby zacząć to w odpowiednim momencie. Czasem ten moment to jest pół roku wcześniej, 8 miesięcy. Ja pamiętam pracę nad dyrektywą usługową, nad którą pracowaliśmy przez 2,5 roku. I przez te 2,5 roku można było na przeróżnych etapach swoje stanowisko, swoje zdanie wyrażać, czy to przed posłami europejskimi w Parlamencie Europejskim, czy to na innych forach w Unii Europejskiej. Więc ważne jest, żeby rozpocząć wcześniej, bo przez to mamy większe szanse, że nasze zdanie zostanie uwzględnione, a przez to możliwość ewentualnego potem skarżenia się czy dochodzenia swoich praw będzie zdecydowanie mniejsza. I myślę, że z tą świadomością z roku na rok jest coraz lepiej, że jak wchodziliśmy w 2004 roku do Unii, to rzeczywiście chyba ta świadomość nie do końca była duża i nie do końca wiedzieliśmy, jak tych praw można dochodzić. Również nie umieliśmy, czy nie chcieliśmy korzystać z takiej instytucji, jaką w Unii Europejskiej jest lobbying, który postrzegany jest jako naturalna część demokracji. Każdy ma prawo, każde środowisko ma prawo przedstawić swoją opinię, swoje stanowisko merytoryczne w danej kwestii, w danej sprawie. Ta świadomość korzystania z tego lobbingu w moim odczuciu, w mojej opinii staje się coraz powszechniejsza. Postrzegamy to jako ważną rzecz, bo nie czarujmy się, im wcześniej zaczniemy my mówić o tym, co nas dotyka, co nas boli, co jest dla nas dobre albo co jest dla nas złe na forum Unii Europejskiej, tym większą mamy szansę, żeby to, co mówimy, zostało uwzględnione i wzięte pod uwagę. Co do tego, do takiego świadomego korzystania z przysługujących nam praw, ja powiedziałabym, że ta świadomość rzeczywiście jest coraz większa, bo z jednej strony można to wykonywać, właśnie budowanie tej świadomości można robić poprzez świadome lobbowanie, czyli przedstawianie tych kwestii merytorycznych, a z drugiej strony są narzędzia w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej właściwie. Jednym z takich narzędzi na przykład jest składanie skarg do Komisji Europejskiej na złe funkcjonowanie prawa. Jedną z kolejnych możliwości jest składanie zapytań poselskich, sygnalizujących jakiś problem czy potrzebę rozwiązania jakiegoś problemu. Mamy również możliwość składania naszych pytań do ombudsmana, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich w Unii Europejskiej, a więc tych dróg takich, które można podjąć, żeby ewentualnie na coś się poskarżyć, ale ja wolałabym raczej mówić w tym kontekście, że zamiast się skarżyć, zacznijmy działać wcześniej, pokazując nasze stanowisko, wtedy być może tych konieczności podejmowania już takich działań związanych ze skarżeniem się będzie po prostu mniej.